Cześć, witajcie w kolejnym odcinku na kanale Brodatego Geeka. Jeśli zastanawiacie się, jak wygląda najnowszy samochód z napędem 4x4 z LEGO City, to już dzisiaj wasze pytania powinny dostać odpowiedzi. ...252 elementy za 130 zł katalogowo, naturalnie niższa cena w Alto, a jeśli chodzi o ten pojazd, to ja przy zapowiedziach sam nie wiedziałem, co o nim myśleć, bo wygląda na taki bardzo przerośnięty. Czy ja kiedyś widziałem na żywo tego typu pojazd? No, raczej nie, przynajmniej nie przypominam sobie, chyba że działo się wtedy ze mną coś dziwnego. Jak wygląda zestaw? Ano, wygląda tak. I mamy tutaj pojazd, gdzie na pakę możemy rzucić rowery. Mamy też zająca, który już ostatnio pojawił się w jednym z zestawów z LEGO City. Mamy też namiot i ogólnie rzecz biorąc fragment jeszcze takiego terenu. I znalazł się tutaj skorpion i współczuję w tym momencie mieszkańcom LEGO City, bo jeśli jakieś skorpiony pojawiają się niedaleko miasta, to życie mieszkańców jest zagrożone. A może tak naprawdę to, co dzieje się w LEGO City, to po prostu jakieś scenki z Australii? No bo zobaczcie, często mam jakieś wielkie pająki, mamy skorpiony, są węże, no przecież to pachnie tymi australijskimi memami, ale myślę, że na to pytanie nigdy odpowiedzi nie dostaniemy. A czy ten samochód jest fajny? Powinniście się dowiedzieć i na to pytanie odpowiedź raczej dostaniecie. Tak patrzę na to pudełko i na myśl nasuwa mi się takie zdanie: jak sprzedać LEGO Stunts, nie nazywając go LEGO Stunts? No bo to jest takie terenowe LEGO Stunts. Mamy samochód, który rzeczywiście potrafi poradzić sobie w trudnych warunkach. Mamy rower górski. No i tak poza tym to trochę mi się właśnie to z tą serią kojarzy. Ale nie tylko jeden rower tutaj jest, bo jak możecie zobaczyć, jest i drugi. Ten namiot, no to jest taka naprawdę biedna namiastka tych materiałowych namiotów, które ja pamiętam z dawnych lat, jak na przykład serii LEGO Indiana Jones, nie mówiąc już o piratach, bo Islandersi na przykład też mieli jakieś takie elementy, czy też Indianie mieli swoje namioty, no a tutaj wygląda to jak wygląda. No ale dobra, żeby nie było, że ja sobie jakoś tam marudzę, wyciągnę to co w pudełku i zobaczymy, jak to wszystko się prezentuje. Z tego co widzę, o, naklejki są tutaj. Naklejek jest niewiele, bo mamy naklejkę na maskę, tutaj mamy naklejki na te boczne elementy samochodu i tutaj też mamy naklejone śpiwory, które jak mniemam będą właśnie w namiocie. Jeśli chodzi o instrukcje, to te są dwie. No, jedna delikatnie się pogniotła, ale druga już posłuży nam do tego, żeby zbudować samochód i tutaj ona jest przypisana do worków numer 2 i 3. Mamy też naturalnie 4 opony. No to ja w takim razie raz, 2, 3, 4. Policzcie jeszcze raz i zaraz wyląduje tutaj gotowy samochód. To jest naprawdę fajny zestaw i zanim przejdę do podsumowania, zanim przejdę do omawiania, już wam mogę to powiedzieć. Właśnie takie rzeczy chciałbym widzieć w LEGO City. Nawet jak coś tutaj nie jest idealne, jak na przykład to zawieszenie, które jest po prostu wyciągnięte na zewnątrz, to kwestia bawialności jest naprawdę na wysokim poziomie. No a jeśli chodzi o dodatki, to sami zobaczcie, bo akurat to jest najsłabszy element tego zestawu, a samochód zobaczycie za chwilę. Jeśli turyści z tego zestawu zgłodnieją, mogą wziąć łopatę, huknąć zająca w głowę i go od razu upiec nad ogniem. A tak całkiem serio, no to zwróćcie uwagę na to, że zając tutaj jest. Mamy też skorpiona, więc zając musi uważać nie tylko na turystów, ale i właśnie na skorpiona. I trochę akcesoriów tutaj się znalazło. Mamy aparat, patelnię, mamy też łopatę. A jeśli chodzi o to, co poza tym tutaj mamy, no to jest fragment terenu, który szczerze mówiąc jest bardzo niepotrzebnym wypełniaczem, bo gdyby tego nie było i LEGO obniżyłoby cenę tego zestawu o 10 czy 15 zł, to pewnie nikt by nie płakał, a naprawdę ten fragment terenu wygląda bardzo biednie. Poza tym mamy namiot, który jest, powiedziałbym, taki bardzo w sumie nijaki, ale z drugiej strony te cztery elementy mogą imitować na przykład holenderskie flagi, które będą kojarzyły się naturalnie z tym pomarańczowym kolorem. W środku znajdziemy śpiwory, no i to właściwie tyle. Dziwny ten namiot, zdecydowanie wolałem te materiałowe. No ale dobra, niech będzie, skoro jest taki, to nie ma co narzekać, mogło go nie być w ogóle, chociaż wtedy byłoby taniej. Dobra, przejdźmy do samochodu.
A samochód jest naprawdę bardzo fajny. Zobaczcie, jak działa zawieszenie. Ono jest zrobione na gumkach, więc tutaj to wszystko się napręża. No i możemy sobie zrobić tak i ścisnąć do samego dołu, ale możemy też pochylać sobie przód, możemy pochylać tył, możemy też pochylać go na boki. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja, bo w momencie, kiedy chcielibyście się pobawić tym zestawem na zewnątrz, nie ma żadnego problemu. Zobaczcie. Naciskamy tylko jedno koło w przedniej osi i samochód tak też idzie. Naciskamy prawą stronę, lewą stronę i bardzo fajnie to wygląda. Zobaczcie, w momencie jak ja nim poruszam, no naprawdę, daje to radę i mnie to się podoba, mnie to przekonuje mimo bardzo prostego mechanizmu. Co do samego wyglądu, jest ok, to nie jest nic może szałowego, trochę to jest takie przerośnięte, trochę kojarzy się z zestawami z serii Monster Jam z LEGO Technic, ale mimo wszystko ja taki patent kupuję i pod kątem bawialności to ten zestaw będzie spełniał wasze oczekiwania. Możemy też zajrzeć do środka, tutaj zmieścimy dwie minifigurki, więc miejsca jest naprawdę całkiem sporo. Brakuje nawet jakichkolwiek zegarów, nie ma komputera pokładowego i jest tutaj schowana kierownica, więc możemy sobie figurki tam naturalnie do środka wcisnąć. A jeśli chodzi o to, co z tyłu, no to jest naprawdę duża paka, z tego względu, że mamy tutaj wpięte dwa rowery górskie, ale i tutaj możecie coś zmieścić, bo zobaczcie, opuszczamy sobie burtę, wrzucamy jakieś szpargały i możemy jechać w teren. Mamy też zaczepy po bokach, więc jeśli chcecie wpiąć patelnię czy łopatę, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby to uczynić. No i tutaj też mamy kilka naklejek, ale widzieliście je wcześniej, bo zarówno ta na masce, jak i te, które pojawiają się na tych bocznych panelach, mogliście zobaczyć na arkuszu, kiedy otwierałem pudełko. Kurczę, naprawdę przyzwoita konstrukcja. Figurki niech stoją na masce. Jeśli chodzi o ich wygląd, mamy tutaj panią oraz pana. Zwróćcie uwagę, że ta figurka została wyposażona w krótkie, ruchome nóżki. No a jeśli chodzi o ich wygląd, to po prostu są w porządku. Myślę, że tutaj nie ma żadnego efektu wow, ale ogólnie rzecz biorąc jest nieźle. Tutaj mamy też na wyposażeniu plecak, a jeśli znudzą wam się te nakrycia głowy, to w zapasie jeszcze znajdziecie drugi kask. No i mamy też dla pani czapkę, spod której wychodzą blond włosy spięte w kucyk. To naprawdę bardzo przyzwoity zestaw. Samochód spełnia wszystkie wymagania, które wobec niego miałem. Zawieszenie działa tak, jak działać powinno. Można wychylać się na boki, do przodu, do tyłu. Jest naprawdę ok. Jeśli chodzi o te wszystkie akcesoria, które znajdziemy dookoła, no to umówmy się, fragment terenu, po którym można jeździć czy to na rowerze, czy który można o zgrozo pokonywać tym samochodem, raczej szału nie robi. Namiot jest... słaby, nie bójmy się tego określenia. Wolałbym materiałowy, albo po prostu wolałbym, żeby go nie było w ogóle i żeby ten zestaw był dzięki temu tańszy. Ale samochód naprawdę daje radę i myślę, że wielu z was no po prostu stanie się fanami tej konstrukcji, bo myślę, że nie ma tutaj na co narzekać. On naprawdę da wam dużo frajdy, a jeśli nie, to wybaczcie, być może za bardzo się mi spodobał, ale mimo wszystko wydaje mi się, że mogę śmiało wam go polecić. Na dzisiaj to tyle, dzięki, cześć!